Tutaj widzicie w pewnym sensie mózg naszego browaru. Jest to system PLC, który czuwa nad procesami zachodzącymi podczas produkcji piwa. Od fermentacji, przez leżakowanie, pasteryzację, nawet mycie i sterylizację wszelkich zbiorników. On nas pilnuje, żebyśmy to zrobili dobrze. Jestem piwowarem w Recrafcie od 1,5 roku. Za mną możecie zobaczyć sprzęt, na którym pracuję na co dzień. Jest to 4-naczyniowa warzelnia o wybiciu 2,5 tysiąca litrów na warkę. W ciągu doby wybijamy maksymalnie 4 warki. Całość jest zasilana parą, co jest bardzo dobre, jeśli chodzi o zacieranie. Stabilność temperatur to podstawa i tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Dodatkowo chłodzenie Whirlpoola, które wspomaga chmielenie w niskich temperaturach. Jest to duży plus dla piwa gotowego. Jestem piwowarem w browarze Recraft. Na co dzień obsługuję warzelnię. Oprócz obsługi warzelni zajmuję się także obsługą separatora, zwanego potocznie wirówką. Jest to sprzęt firmy Westfalia, obsługiwany przez automatykę firmy Siemens. Dzięki jego zastosowaniu otrzymujemy wyjątkowo klarowne piwo bez strat na jakości aromatu i smaku gotowego produktu. A tutaj dwie nerki. Potężne filtry, 2 razy 10 000 litrów na godzinę. Bez tego stabilna pasteryzacja nie ma szans. A i do dyspozycji jest hopgun potężny, który naprawdę daje kopa. Wiecie, o co chodzi. Jesteśmy przy najnowocześniejszym pasteryzatorze przepływowym dla piw kraftowych w Polsce. Pasteryzacja tak zwana fleszowa, wydajność około 3000 butelek na godzinę. Paweł, opowiedz o tym sprzęcie. Jest to urządzenie w pełni zautomatyzowane, które posiada 3 czasy pasteryzacji oraz regulację temperatury. Ma wbudowany wewnętrzny system CIP mycia, który zapewnia pełną sterylizację, co jest dla nas największym plusem w tym momencie. Czyli pełna automatyka, nie mają co robić. Dokładnie. Zanim piwo trafi do Was, musimy je we właściwy sposób rozlać. U nas odbywa się to w ten sposób. Buteleczka najpierw trafia do etykieciarki, zostaje przyklejona etykieta. Następnie, co jest bardzo ważne, do płuczki, gdzie w pierwszej fazie zostaje zesterylizowana, wypłukana ze środka sterylizującego i natychmiast trafia do monobloku. W monobloku zostaje w pierwszej fazie wytworzona próżnia, następnie wypełnienie dwutlenkiem węgla i dopiero w taką atmosferę piwo zostaje dozowane. Po napełnieniu jest kolejny bardzo istotny moment, tak zwane wypienienie. W ten sposób wypychamy resztki tlenu z butelki i natychmiast zamykamy kapslem. No i mamy produkt gotowy. Oprócz konfekcji piwa w butelki, w naszym browarze istnieje możliwość rozlania piwa do kegów stalowych wielokrotnego użytku, a co najważniejsze, kegi w tym przypadku muszą być super sterylne. Mamy do tego sprzęt odpowiedni, myjkę parową, która unicestwia wszystko, co ewentualnie mogłoby pozostać w tych kegach. Macie zawsze pewność, że piwo jest świeże. W naszym browarze oprócz napełniania tradycyjnych kegów jest możliwość konfekcji piwa w petainery. Opakowania jednorazowe. Do tego jest niezbędny profesjonalny sprzęt. Mamy do tego napełniarkę, która zapewnia właściwe usunięcie tlenu i właściwe napełnienie takiego petainera. Jesteśmy na leżakowni, w której znajdują się 34 tanki, 16 dennicowych oraz 18 stożkowych o nominalnej pojemności 4000 litrów każdy. To właśnie w nich dojrzewa, fermentuje Wasze piwo. Współpracujemy z browarami kontraktowymi oraz realizujemy mniejsze zamówienia pod własną marką dla hoteli, restauracji i kawiarni. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Na zdrowie! Na zdrowie!